Jakie przejmujące wyznanie Anity Włodarczyk pojawiło się w mediach? Czy faktycznie ujawnia, dlaczego nie ma męża? Jako komentarz powiem, że Igrzyska Olimpijskie w Paryżu były dla Anity Włodarczyk kolejną z rzędu imprezą, na której lekkoatletka miała powalczyć o złoty medal. Warto wspomnieć, że była ona nawet jedną z faworytek do zwycięstwa i polskim pewniakiem do zdobycia medalu. Anita Włodarczyk mało opowiada o życiu prywatnym. Raczej stroni od dzielenia się informacjami o swoich bliskich. Wiadomo jednak, dlaczego nie ma męża. Podczas uroczystości otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Anita Włodarczyk z dumą pełniła funkcję chorążej reprezentacji Polski. Tegoroczne Igrzyska Olimpijskie to piąta z rzędu tego typu impreza, w której uczestniczyła Anita. Warto zaznaczyć, że do tej pory z trzech z nich przywoziła medale. Nic więc dziwnego, że i w tym roku utytułowana Włodarczyk była jedną z naszych największych szans medalowych. Anita pochodzi ze sportowej rodziny. Jej mama trenowała koszykówkę, a ojciec piłkę nożną. Rodzice od najmłodszych lat zaszczepili w niej chęć do wysiłku fizycznego. Dlaczego Anita Włodarczyk nie zaznała prawdziwej miłości? Co ujawnia w wywiadzie? Sport pełni w życiu naszej lekkoatletki bardzo ważną rolę. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że najważniejszą. Treningi i ciągłe skupianie się na imprezach sportowych zajmują dużo czasu. Nic więc dziwnego, że Włodarczyk musiała poniekąd zrezygnować ze swojego życia prywatnego. Nie szukam miłości, to samo kiedyś przyjdzie. Nic na siłę. Natomiast takiej prawdziwej miłości jeszcze nie zaznałam, ale to też pewnie przez to, że cały czas jestem na zgrupowaniach, przyznała jakiś czas temu w programie Taka jak ty. Mimo tego, że lekkoatletka nie jest z nikim związana, to nie może narzekać na brak towarzystwa. To nie jest łatwe, bo większość czasu spędzam poza domem. Natomiast mam wielu wspaniałych przyjaciół, również mężczyzn, natomiast nigdy się jeszcze nie zakochałam, powiedziała szczerze. Włodarczyk otworzyła się na temat posiadania dzieci. To raczej nie będzie możliwe. Przerażające wyznanie Włodarczyk może być dla wielu osób szokiem. Zdolna i utytułowana zawodniczka przyznała, że na ten moment nie myśli o zakładaniu rodziny i dzieciach. Dom pełen dzieci? Może nie. Mimo, że kocham dzieci, ale myślę, że to raczej nie będzie możliwe, stwierdziła. Niestety Anita nie chciała doprecyzować odpowiedzi na te ostatnie słowa. 39-latka do tej pory nie odnalazła miłości swojego życia. Może dopiero na zasłużonej sportowej emeryturze przyjdzie jej poznać, czym jest prawdziwe zakochanie. Dziękuję, że jesteś, koniecznie subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.